Ważne pytanie. Jaka jest najśmieszniejsza rzecz na świecie? Bo wielu ekspertów od humoru prawdopodobnie powiedziałoby, że to chłop przebrany za babę. W historii gier znane są żarty o wiele większych konsekwencjach niż tylko rozbawienie tłumu, a niektóre z nich potrzebowały wielu lat, by dojść do swojej puenty. Jest rok 2002 i każdy, kto grywał w ciepło przyjętego Warcrafta 2 lub krótko wcześniej wydaną produkcję Blizzarda, Diablo 2, wiedział, że temu studiu można zaufać. Przecież Blizzard nie zrobiłby złej gry. Gra miała wyjść w lipcu, a 3 miesiące wcześniej, na Prima Aprilis, twórcy postanowili zażartować z fanów serii. Na stronie Blizzarda zawisła informacja o 5:00 po ludziach, nieumarłych, orkach i nocnych elfach frakcji, którą gracze mieli dostać w swoje ręce. To była zapowiedź Pandarenów. Notka opublikowana została razem z koncept artem i paroma akapitami historii tej rasy, o budowanych przez nich miastach z bambusu, o pandareńskich tancerzach ostrzy, o ich niedźwiedzim imperium położonym w regionie Stone Talon w Kalimdorze. Wszystko okazało się oczywiście żartem. Lipiec przybył i nikt Pandarenem nie mógł zagrać. Półtora roku później Blizzard w jednym z patchów gry w ramach dodatkowej kampanii, którą dziś nazwalibyśmy prawdopodobnie darmowym DLC, założeniem Durotaru, gracz mógł poznać jednego pojedynczego pandaryńskiego gorzelnika, Chena Stormstouta. Chen był silną, grywalną jednostką. Gracze jednak w dużej mierze potraktowali go jako ciekawostkę, przedłużenie żartu, a nie kanoniczny element uniwersum. Na Prima Aprilis 2005 roku Blizzard ogłosił wprowadzenie nowej komendy, Slash Panda, która miała pozwolić wygłodniałym graczom zamówić chińskie jedzenie przez usługę Pandaren Express. Raz za razem istnienie niedźwiedziolutków okazywało się tylko takim odgrzewanym co roku żartem przez twórców, aż tu nagle, niespodziewanie, w 2011 roku stała się rzecz niesłychana. Blizzard ogłosił, że Pandarenom zostanie poświęcony cały ogromny dodatek do World of Warcraft. W Pandarii, wyspie Pandarenów, gracze spędzili prawie 2 lata. Same niedźwiadki stały się postaciami grywalnymi, do dzisiaj zresztą, a wraz z wyjściem ekspansji udostępniona została również klasa mnichów. Co bardziej, cyniczni gracze widzieli w tym zżynkę z Kung Fu Pandy, a dla niektórych dodatek inspirowany kulturą Dalekiego Wschodu był strzałem w dziesiątkę. Pracownik, który 9 lat wcześniej pomyślał sobie: haha, jest 1 kwietnia, wymyślę jakąś głupotę o pandach, raczej nie oczekiwał aż tak szerokich konsekwencji swoich czynów. 2017 i kolejne 2-3 lata to w pewnym sensie przeklęte lata branży, bo jak inaczej mówić o czasach, w których każdy wydawca chciał konkurować z Fortnite'em, a na rynku codziennie rodziły się i umierały dziesiątki Battle Royali. W tamtych czasach w społeczności Path of Exile rodziły się żarty o tym, że grze przydałby się podobny tryb, by liczyć się na rynku, i chyba rozbawiło to twórców, bo 1 kwietnia 2018 roku Grinding Gear Games wypuściło, dumnie ogłaszając, że cała produkcja zajęła im 1 dzień pracy, tryb Battle Royale właśnie. Tak jak praca nad trybem zajęła studiu tylko 1 dzień, tak też sam tryb miał być udostępniony 1 tylko dzień właśnie. 2 kwietnia nie było już po nim śladu. Jak okazało się później, to nie był koniec historii Power Royale. Piotruś, o czym tam nagrywasz? Jakaś nowa gierka? Jakby ci to powiedzieć. Społeczność gry, zauroczona odstępem od zwykłej rozgrywki, przez następne 3 lata nieubłaganie prosiła twórców o przywrócenie trybu. So back in early 2018, there was a trend where every online game was releasing a battle royale mode and getting a lot of good press in the process. W lipcu 2021, podczas jednego z Q&A z głównym deweloperem gry, wspomniał on o trybie, nonszalancko rzucając przy tym: Royale is available to play today. As soon as our Q&A session concludes, in about 45 minutes. Żart przestał być żartem, a sam tryb ewidentnie zajął, tym razem, więcej niż 1 dzień. Osobne battle royale'owe drzewko rozwoju postaci, osobny balans 70 unikatowych przedmiotów. No, tryb okazał się hitem, a odnalezienie 99 rywali, by rozpocząć grę, zajmowało nie dłużej niż minutę. Jak się okazało, co za dużo, to niezdrowo, bo po paru miesiącach, gdy wstępna ekscytacja obumarła, tryb obumarł razem z nią. W dużej mierze przyczyniła się do tego infrastruktura gry, która
uniemożliwiała zapisanie się na rozgrywkę Battle Royale w trakcie grindowania w zwykłe PoE. Gracze narzekali, że jeśli nie mogą grać w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie rozgrywki, to szkoda im czasu. W ten sposób tryb, który początkowo bardzo ciepło przyjęto, ostatecznie musiano wycofać z gry. Jednak kompletnie nie zdziwiłoby mnie, gdyby PoE Royale wróciło w przyszłości jako takie wydarzenie sezonowe, bo widać było, że w małych dawkach naprawdę wzbudza bardzo dużo ekscytacji w społeczności gry. Na pierwszy rzut oka Bloodborne nie ma zbyt wiele wspólnego z wyścigami. Z jakiegoś jednak powodu w społeczności gry częstym gagiem, gdziekolwiek pojawiał się temat potencjalnego sequela gry, było wspominanie o rzekomo powstającej grze Bloodborne Kart, wiktoriańskim odpowiedniku Mario Kart. Czasem twórcy ewidentnie nie mają nastroju na żarty i wtedy to fani muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Prawie rok temu pewna utalentowana deweloperka, Lilith Walter, opublikowała Bloodborne PSX, remake, czy może powinienem powiedzieć demake, kultowego Bloodborne. Gra ta jest odpowiedzią na pytanie, jaki byłby Bloodborne, gdyby wydano go pod koniec zeszłego milenium. Demake spodobał się ludziom tak bardzo, że wiele osób żartobliwie prosiło autorkę, by zrealizowała marzenie społeczności i dała im to, czego Miyazaki nie potrafił. Po miesiącu prototyp Bloodborne Kartu był dostępny i od tamtego czasu ten absurdalny mem nie umarł, bo Bloodborne Kart regularnie otrzymuje aktualizacje z nowymi postaciami i torami wyścigów. Rozwój projektu można śledzić bezpośrednio na YouTube'owym kanale autorki. $4.99 tyle miało kosztować DLC umożliwiające rozmowę z Płotką. Tak przynajmniej ogłosił CD Projekt Red 1 kwietnia 2016 roku. My name is Wojciech and I'm the voice of Roach. Until Witcher 3 my main job was recording animal sounds. Po premierze dodatku Krew i Wino dowcip CDP-u okazał się częściowo rzeczywisty. O, ocknąłeś się. Częściowo, bo zamiast elementem $5 DLC, gadająca płotka była częścią zadania, w którym Geralt po łyku wywaru z psychodelicznych grzybów odkrywa, że jego rumak ma jakoś wyjątkowo radiowy głos. Szanowny panie Wojciechu, bardzo podobał mi się ten quest i nie mogę się doczekać pana wystąpienia w Wiedźminie 4. Postawiłbym tezę, że dla twórców gier Prima Aprilis to jest bardzo przydatna data. 1 kwietnia twórcy mogą rzucać w gracza ryzykownymi albo kontrowersyjnymi ideami i zobaczyć, która się przyjmie, a w razie gdyby ta idea nie spotkała się z jakąś zbyt dużą aprobatą tłumu, to można po prostu wycofać się z niej bez żadnych reperkusji, no bo jest 1 kwietnia. Autorzy gier zdają sobie sprawę z tego mechanizmu, ale warto o nim wiedzieć również jako odbiorca, no bo teraz, gdy przyjdzie 1 kwietnia i usłyszymy żart twórców naszej ulubionej gry, który brzmi jakby w zasadzie może mógł zadziałać, to można przygotować się, że twórcy testują odbiór na swój pomysł. Takich przykładów jak te podane dzisiaj na pewno można znaleźć o wiele więcej. Jest ich o wiele więcej, więc jeśli was to interesuje, może nagramy jakąś kontynuację, a możecie również dać znać o swoich takich przykładach, gdy twórcy waszych ulubionych gier zrobili coś podobnego. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Ja jestem Piotr Maciejczak, możecie mnie znaleźć chociażby na Twitchu czy Instagramie. Tyle. Cześć! Mogłem zacząć film od roku się nie widzieliśmy.